Tanieją ogólnie surowce energetyczne na globalnym rynku, co wynika przede wszystkim z dużej podaży ropy i w związku z tym z tego, że ropa naftowa w ciągu ostatnich kilku miesięcy bardzo dramatycznie wręcz taniała. Od szczytu w czerwcu widzimy spadek już o ponad 1/3 i teraz notowania ropy Brent zeszły już definitywnie poniżej 75 nawet dolarów za baryłkę. Notowanie ropy WTI, czyli tej ropy amerykańskiej, zeszły poniżej 70 dolarów za baryłkę, a więc to są ceny, które definitywnie sprzyjają globalnej gospodarce, sprzyjają oczywiście kierowcom, ale są bardzo dużym utrudnieniem dla producentów ropy naftowej. Na pewno można jeszcze pokusić się o prognozę, że będzie taniej i że może być o kilka, kilkanaście nawet groszy taniej, jeżeli utrzyma się ta tendencja, którą widzimy obecnie, czyli ta tendencja dalszych spadków notowań ropy naftowej. A w moim odczuciu jest to rzecz, która jest prawdopodobna. Na pewno niektórzy inwestorzy, niektórzy obserwatorzy rynku, a zwłaszcza niektóre kraje OPEC, liczyły na to, że podczas czwartkowego spotkania krajów OPEC zostanie podjęta decyzja o cięciu produkcji, cięciu tych limitów produkcji właśnie w kartelu. Niestety do niczego takiego nie doszło, a w związku z tym notowania ropy właśnie nie zostały wsparte przez taką decyzję. Ja bym się spodziewała, że raczej notowania ropy naftowej będą nadal spadać, a nawet jeżeli nie będą już spadać o wiele więcej, to powinny utrzymać się na obecnych, relatywnie niskich poziomach. Wynika to z faktu, że jeszcze przez co najmniej kilka miesięcy wiele wskazuje na to, że podaż ropy naftowej na globalnym rynku będzie większa niż popyt na ropę naftową. Na razie żaden kraj, który produkuje ropę naftową, nie wyraża chęci, żeby obciąć produkcję, a to oznacza, że tej produkcji po prostu będzie bardzo dużo. Na pewno wokół tej decyzji OPEC powstało bardzo wiele teorii spiskowych. Po pierwsze, taka teoria, że to Stany Zjednoczone i Arabia Saudyjska działają na niekorzyść Rosji. Po drugie, teoria, że to jednak Arabia Saudyjska chce działać na niekorzyść Amerykanów, którzy mają wysokie koszty wydobycia. Tutaj tych teorii powstało wiele, natomiast wydaje mi się, że tutaj problem jest głębszy. Rosja ma duże problemy strukturalne, duże problemy wynikające z samych decyzji wewnętrznych. Kraj ten przez wiele lat inwestował zbyt mało w swoją infrastrukturę wydobywczą i teraz po prostu te problemy wynikają w bardzo dużej mierze z tego, że rosną koszty wydobycia, wyczerpują się stare złoża, a nowe złoża są właśnie relatywnie drogie w eksploatacji. A więc problem Rosji to jest problem wynikający nie tylko z czynników zewnętrznych, ale także z pewnych decyzji wewnętrznych, które były podejmowane wcześniej. Spadek cen ropy na rynkach światowych odbije się na koszcie zakupu paliwa. Zakup paliwa będzie tańszy, w związku z tym transport będzie tańszy. Jeżeli transport będzie tańszy, to również zmienią się ceny produktów przewożonych przez firmy transportowe. Powinny pójść w dół, czyli teoretycznie powinniśmy mieć deflację, obniżkę cen. Prognostycy przewidują, że cena ropy na pewno będzie spadała do końca roku. Z tego, co ustaliły państwa OPEC, no, którym przewodzi Arabia Saudyjska, ceny ropy dalej będą się obniżać nawet po nowym roku. Prawdopodobnie przez najbliższe 2 lata nie będzie mowy o powrocie do poziomu 100 dolarów za baryłkę. Teraz jest to około 70 dolarów za baryłkę. To oznacza, że paliwo na stacjach benzynowych powinno przez długi okres czasu kosztować mniej niż 5 zł. No chyba, że państwo zwiększy akcyzę i inne podatki zawarte w cenie paliwa. Jeśli chodzi o podatki, to wszystko jest możliwe, nie ma żadnych ograniczeń. Naprawdę najwięksi fantaści i filozofowie nie wyobrażają sobie takich konstrukcji podatkowych, na jakie mogą wpaść politycy.